Wait station. Do I have to park? Stop here? Yeah. W Ugandzie też istnieją wagi, ale po pierwsze nie są tak zautomatyzowane jak w Kenii, a po drugie są kontrolowane przez wojsko. Jest jakieś już wojsko, tutaj tego wszystkiego pełno, a same kontrole. Kurde, jakie po prostu przerażają mnie te kałasznikowy. Dobra, Churchill mówi, żebym jechał. Ja nie wiem, ja po prostu nie pozbędę się tego chorego strachu przed wagą. Jezu, nie wiem, kurde. A w tej chwili Churchill pokazał mi, gdzie mam stanąć. Hello, sir. Yes, sir. Let me see the passport. The passport, sure. Thank you. Yes. Jakaś dziwna sytuacja, odjechałem. Widzieliście, ten facet ode mnie zabrał paszport, sprawdził. Kurde, jakiś komando. Stoję tutaj z boku, czekam cały czas na Churchilla, nie wiem, gdzie on jest. Pierwszy raz w życiu widziałem, żeby Churchill był taki jakiś, nie wiem, przestraszony. To nie są przelewki, ja nie jestem już w kraju mocno turystycznym, takim jak Kenia. Nie ma problemu, jeśli Churchill znika. Gorzej, jeśli znika na 30 minut, a Dawid oddał swój paszport uzbrojonemu żołnierzowi. Oj, Andres, gdzie ty się pchasz? Yeah, Churchill, yeah, they saw me. I gave him a passport and what's going on? The problem is the way they say it, overload. Really? But there's no overload, I don't know why. So what we gonna do then? Let me talk to the person. Okej. Okay. Mówiłem wam, że wagi są przerypane. Gdyby Dawid był sam, nie miałby pojęcia, jak znaleźć wyjście z takiej sytuacji. Na szczęście Churchill, znanymi sobie i swojej firmy sposobami, jakoś rozwiązał problem. I see you. A przy okazji Dawid odzyskał swój paszport. Dobrze, już po akcji.